Lecimy. No, gotowi? Ja tak. Rafał Eckiewicz, Rafał, dość kontrowersyjny werdykt, tak można powiedzieć. Jak twoje odczucia po tym werdykcie? Byłeś pewny, że przed moment, że wygrałeś tą walkę? Jak to w ogóle widziałeś? To znaczy jest tak, sędziowie czasami różnie punktują, bo niektórzy uważają, że ten, co bije więcej ciosów, jest lepszy, a drugi sędzia zobaczy, że te ciosy, które są zadawane, one nie dochodzą celu, tylko są przepuszczane, uniki są zbijane gardą. Ja biję zawsze mniej, ja szanuję ciosy, tak jak mój samochód i mą żonę. Ja szanuję ciosy, ja biję mniej, ale biję celnie, biję dokładniej. Robert jest zawodnikiem, który walczy dwie kategorie wyżej. Wiadomo, że był silniejszy, większy i to było normalne. Ja miałem rzucać ciosów i ja może i biłem troszeczkę mniej niż miałem robić, bo troszeczkę żeśmy przerabiali tego na treningach. Jak przyszedł na trening, to przerabialiśmy. Ale kurczę, jednak no, myślałem, że tak no gdzieś ta walka, kurczę, minimalnie. Oczywiście obawiałem się o werdykt, ale tak minimalnie, ale powinien wyraźnie, bo ja sam powiedział, że no, zdziwiłem się. Statystycznie czułeś, że prowadzisz, bo więcej trafiałeś, czy raczej myślałeś o tym, że więcej ciosów uniknąłeś tak naprawdę? Wiesz co, kurna, żeś zadał takie dziwne pytanie, kurna, ale masz i w jednym i w drugim, masz rację, masz i w jednym i w drugim odpowiedź, tak naprawdę w twoim pytaniu, także tak jak właśnie mówisz. Powiedz mi tak, to naprawdę była taka trudna walka, sześciorundówka, gdyby powiedzmy był dłuższy dystans, lepiej byś to rozegrał, czy jak to w ogóle planowałeś tą walkę? Nie, bo kurde, bo ja tak naprawdę i do 6 dni byłem za bardzo przygotowany, bo nie ma czasu już trenować. Wiecie, co wam powiem, kurczę, miała być walka, to miała być, no, zapłaciłem część pieniędzy za walkę o pas mistrza świata WBF, która miała być 21 lipca. Dzisiaj za chwilę się zastanowię, kurde, czy nie czas kończyć, bo po prostu była sytuacja, że naprawdę ja po prostu nie mam czasu, siły, chęci. Ja już to mówię o tym od dawnych jeszcze czasu, że po prostu nie mam czasu, nie mam jak trenować. Nawet teraz taka 6-rundowa walka, przecież dla mnie to jest jak pierdność, tak naprawdę. A ja tak nawet się, widzicie, spuściłem się nawet, także kurczę, no czas. Już naprawdę czasu powoli kończyć. Ja już więcej z siebie nie wycisnę, dlatego że jeżeli u mnie jest taka sytuacja, jak ja bym nie miał co robić poza boksem, no to ja bym jeszcze ich napierdzielał wszystkich, jeszcze bym walczył i naprawdę bym jeszcze wygrywał. W dniu dzisiejszym ja mam co robić, mam powiedzmy z czego żyć, mam na czym zarabiać, mam jakieś pomysły, moje projekty White Clark Boxing, białe kołnierzyki, walki, gale. Mam jeszcze dwa pomysły i powiem szczerze, kurczę, no tak bardziej się zajmuję tym niż gdzieś treningiem, niż gdzieś z koncentracją na tym, żeby iść walczyć. Mi po prostu już na to nie stać. Nic nie mówiąc absolutnie Robertowi, ale kurczę, taką walkę ja spokojnie wygrać, a ja tak naprawdę, powiedzmy, nawet jakbym miał wygrać, to by było wymęczone zwycięstwo. To jest powoli! A jak formalnie w ogóle, jak to wygląda? Jak przegrasz walkę, to może teraz walczysz pas? Wiesz co, kurczę, tam różne federacje, różne przepisy i powiem szczerze, to tam jest różnie, tam no po prostu teraz muszę zadzwonić i się zapytać, chyba nie, to zaliczka przepadnie, 2500 dolarów. Rafał, czy generalnie oszukiwałeś, że jakbyś dostał walkę dzisiaj 12-rundową, to do 6 byś skończył? Znaczy nie, nie, wiesz co, to nie jest tak. Ja tak powiedziałem, jeżeli miałbym się walkę 12-rundową, to ja bym wyszedł tak do 6-rundowej. Napierdzielałbym ile wlezie i po prostu jeżeli bym skończył walkę przed 6-rundą, to bym wygrał, było fajnie, zajebiście. A jakbym nie skończył walki, to po prostu do 7 bym nie wyszedł do rundy. Także była walka taka 6-rundowa, ale taka 4-rundowa. No dobra, znalazłbyś czas na treningi, którego nie znalazłeś teraz? Wiesz co, wtedy była troszeczkę większa motywacja i troszeczkę też bym tego podszedł. Teraz miałem dużo czasu na treningi i powiem tak, no jak na moje możliwości teraz dzisiaj, to i tak dobrze trenowałem i tak dużo, chociaż ten wam powie coś innego, że nie przychodziłem na treningi. Czasami się spóźniłem, tam u Darka Giersa na siłowni byłem ze 3 razy na tych 25 treningów, ale to i tak jest jakiś w sumie progres, bo ostatnio jak do walki żeśmy szczerowali, to byłem tylko raz. Nie, właśnie, no nie da tak się wygrywać, powiem wam, no nie da tak się wygrywać, ja robię, wygłupiam się, żartuję, bo taki jebnięty jestem, ale ja tak naprawdę tym żyję, a tak się tym bawię, moja kariera się skończyła już ze 3 lata temu, ja już dzisiaj, powiedzmy tak, tam mówią, kupon odcinam i gdzieś to jest, no i ja gdzieś to czuję, ja to gdzieś to wiem, no i właśnie najgorsze, jak ja bym tego nie wiedział, bym był taki głupi, że bym tego nie wiedział, no to może bym troszeczkę poszedł inaczej, a ja to wszystko wiem i no i niestety, no i to takie koło się zamyka. I dlatego mówię, no ja wiem, że czas już kończyć i dlatego ja to mam gdzieś to w tyle głowy, nie da sobie zrobić krzywdy, iść wygrać, zarobić parę groszy, z tym, że ja nie lubię przegrywać, nie jestem człowiekiem, który wyjdzie po parę groszy. Chyba, że to będzie parę groszy więcej, nie? Tak jak dzisiaj, nie? Rafał, ale jakiś rekord dziś pobiłeś. O właśnie, dziękuję, że zapytałeś. Wy kurwa, dziennikarze. Dzisiaj pobiłem rekord stoczonych rund w boksie zawodowym. Należy on do Arka Małka, który jest chyba od 3 lat na emeryturze. Wynosił on 470 rund przeboksowanych w boksie zawodowym. Ja dzisiaj mam 475, także chociaż to! No i 70. walka stoczona w boksie zawodowym, około stówki boksingu, walczę 28 lat, mam 41, wiem, dobrze się trzymam, zęby sobie zrobię.
ostatnio, bo wypadły mi, jak skoczyłem na basenie. Na basenie. Ktoś mnie, podobno, to był zamach, podobno, dobrze, nie mierzyli lokomatem, ile było. Przypomnijmy, że w basenie nie było wody. Przypomnijmy, pamiętajcie, sztuką nie jest skakać do basenu z wodą, bo to każdy głupił mnie. Sztuką jest skoczyć do basenu bez wody, to z 3 metrów i to jeszcze z ogrodzenia. Co prawda na szczęście nie doskoczyłem do basenu, bo basen był jeszcze 2 metry, czyli różnie by było 5, także akurat chyba musiałbym zrobić chyba trepanację czaszki. Rafał, kiedy decyzja, co z lipcową walką? Kiedy ją podejmiesz? No wiesz co, ja to w ogóle teraz nie wiem, czy ja kurna w ogóle wagę zrobię 63-600, jak ja wczoraj ledwo zrobiłem 73 kilo, czyli dwie kategorie wyżej. No i teraz powiem szczerze, że chyba pierdzielę te $2,500 tak naprawdę i nie wiem, no kurna nie wiem, chociaż wszystko załatwione. We wtorek mam jechać do Wrocławia, rozmawiać z łodziami. A to biletów, czy jeszcze nie? Nie, no na szczęście nie, bo kurde, pewnie bym nie oddał, czyli bo nie pieniądze bym... Cicho, nie przerywa, jak mówię, przecież szanuję się, no teraz mów. Czy galę odwołasz wobec tego? Wiesz co, kurde, nie wiem, tak teraz jestem taki zły, wkurzony, bo jakoś tam nie czuję się, mówię, przegrany, ale też wiem, że to tak w Afryce. Pojechałem, wygrałem walkę, miałem chama, kurde, na deskach w pierwszej rundzie, gadałem z tubylcami przez liny, wychodziłem do piosenki Makumba, olelele, wszyscy śpiewali, tańczyli, wszystko było fajnie, a ja walkę przewaliłem. Ja tak mówię, te walki nie przegrałem, ale też może wiem, że... Może nie ten utwór wiesz tym co? Razem. Dzisiaj? No. Być może, to jest to, wiesz co znaczy. Mi się wiesz, to tak wydaje. Misie, ty tutaj nie, żadne, nie ma misie, bo zaraz weźmy, kurna, mokra jesteś, jeszcze mi zrobię. Pytaj następne pytanie. Co chcecie wiedzieć, wszystko powiem. Rafał, wspominałeś kiedyś, że twoim marzeniem, chociaż jeżeli się mylę, to mnie popraw, było do zrealizowania, a żeby zrobić na jednej gali 3 walki, każda w innym stylu. Boxing MMA, tak, i to się nie zmieni, bo jeżeli będę miał kończyć karierę, to tak zrobię. Jedną zawodową walkę w boksie, jedną w kickboxingu, jedną w MMA i ona miała być dzisiaj się odbyć. I teraz się nie pytaj, głupio, czy dałbym radę, bym się przygotował, już znalazł czas, tak, bym znalazł czas, bym się przygotował i dałbym radę, bo inaczej bym tego poszedł, bo bym wiedział, że to jest moja gala i muszę po sobie zrobić dobre wrażenie, a nie kurna, że tutaj, dobrze, ja już mam blisko domu, kurwa, Warszawa 50 km, tylko rzut beretem, jeszcze idę się na miasto, bo wkurzony jestem i pierdzielę, nie? Nie wiem, nikt w ciebie nie wierzy, tak jak ja. Tak, jasne, kurna, tak. Tak samo mówiła moja pierwsza żona i dlatego, kurna, jest moją byłą żoną. Dziękujemy bardzo. No jak dzięki, no jeszcze coś nic nie chcę się widzieć. No weź się, kurna, już. Przegrałem walkę, dajcie już pogadać, kurna.